Dobry wieczór, witam serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko w porządku, jeśli chodzi o głos. Poprosiłbym o potwierdzenie, jest OK. Witam Pawle, dzięki serdeczne. Startujemy zgodnie z rozkładem, także w okolicach 19:30 mamy około 1,5 minuty. Witam Michale, witam Wojciechu Maniek, witam serdecznie. Dzięki za potwierdzenie. Piotr, dzięki, witam. Zbigniew, witam, dzięki. Ważne, że wszystko jest OK. Czas leci niemiłosiernie, już przedostatnie nasze spotkanie. No tak, zgodnie z rozkładem jazdy, to zgodnie z rozkładem jazdy. Dobry wieczór. 19:30, 10 grudnia 2018 roku. Piotr z tej strony się kłania. Witam serdecznie. No niestety na przedostatnim naszym spotkaniu organizowanym przez Forex Club, partnerem naszych spotkań broker Tickmill. Serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie z wykresami. To będzie o czym mówić. Zaczynamy jednego ostrzeżenia o ryzyku. Proszę pamiętać, inwestycje w rynkach finansowych, w szczególności produkty lewarowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, znaczy z możliwością nielimitowanej straty, w związku z czym nie powinniśmy ryzykować środków utraty, których nie będziemy w stanie udźwignąć. Witam Grzegorzu, witam serdecznie. Czyli to najcięższy kawałek za nami, jeśli chodzi o ostrzeżenie o ryzyku. No generalnie rzecz biorąc, na funcie chciałoby się, jeśli są fani piłki nożnej, będą wiedzieli, o czym mówię, ostatni mecz eliminacji do Mistrzostw Świata, kiedy drużyna przyjezdna strzeliła nam 2 gole, doprowadziła do remisu i Mateusz Borek powiedział mniej więcej w ten sposób: ojojojoj, ależ drodzy Państwo, co też nam się tutaj stało? No to bardzo podobnie wygląda to w tej chwili na funcie. Będziemy sobie o kwestii funta trochę dzisiaj mówili. Natomiast żeby nam nie zabrakło czasu na rzeczy również istotne poza rynkiem walutowym, to my sobie tak to nasze dzisiejsze spotkanie o te 180 stopni, jeśli chodzi o wykresy, odwrócimy, zaczniemy od kilku słów na temat indeksów. Trochę złota, trochę ropy i dopiero rynek walutowy. Jeśli chodzi o istotne wydarzenia w nadchodzącym tygodniu, no generalnie rzecz biorąc, jednym z istotnych wydarzeń miało być jutrzejsze głosowanie w brytyjskim parlamencie. Dokładnie tak jest, Wojciechu. Miało być głosowanie w brytyjskim parlamencie, natomiast coś, o czym pani Teresa May jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin temu mówiła, że ona idzie to głosowanie, wydaje się, że gdzieś może ktoś przemówił pani Teresie May do rozumu, że po prostu totalnie by poległa. Prawdopodobieństwo tego, że my zobaczymy jakieś głosowanie w tym roku, troszeczkę nam spadło. W każdym razie, z perspektywy najpierw kalendarza, jeśli chodzi o wydarzenia w nadchodzącym tygodniu, przede wszystkim z perspektywy funta, jutro o 10:30 rynek pracy. Podczas sesji w Nowym Jorku inflacja po stronie producentów ze Stanów Zjednoczonych. To takie dwie rzeczy, które teoretycznie, chociaż z perspektywy funta, to nie wiem, czy na funta jeszcze coś może, chyba jako dobitka ewentualnie.
W środę, tu będzie istotny dzień z perspektywy dolara przed Fedem w następnym tygodniu, a mianowicie w środę poznamy dane dotyczące inflacji po stronie konsumentów i to może być teoretycznie jakiś ewentualnie wstęp do rozważań na temat tego, jak naprawdę decyzje Fedu będą wyglądały, bo tutaj z różnych stron napływają, znaczy no każdy ma prawo do komentowania, każdy ma prawo do analizy, a i z różnych stron różne te analizy napływają, jeśli będzie chwila czasu, to o tym też sobie powiemy. Natomiast w czwartek dwa banki centralne, Szwajcarski Bank Centralny i, uwaga, Europejski Bank Centralny, w związku z tymi wszystkimi wydarzeniami w Europie, nie wiem od czego tu zacząć, tak, bo przecież Unia Europejska jest zaangażowana w kwestie związane z Brexitem, wewnątrz też problemy, kwestia Włochy, nie wspominając już o Francji. Wielu obserwatorów generalnie rzecz biorąc jakby wycofuje się z tych takich zapewnień, że Europejski Bank Centralny to na pewno podniesie w połowie 2019 roku stopy procentowe, jeśli nie wcześniej. Część z nich się wycofuje, zaczynamy mówić o 2020 roku, okay. Także tak to będzie wyglądało w czwartek i w piątek, ewentualnie na końcówkę tygodnia, jeśli jedna lub druga strona na dolarze będzie potrzebowała w cudzysłowie jakiegokolwiek pretekstu, czymś, czym będzie można to po prostu wieczorem wytłumaczyć w serwisach informacyjnych, to mamy sprzedaż detaliczną, produkcję przemysłową, wykorzystanie mocy produkcyjnych i tutaj z perspektywy, tak jak mówię, no, na takim CNBC pani prowadząca musi mieć czym uzasadnić ruch w jedną czy drugą stronę na dolarze. Także środa inflacja po stronie konsumentów i piątek sprzedaż detaliczna, tutaj z perspektywy zbliżającego się Fedu. My do tego Fedu będziemy wracali w czwartek w ramach naszego ostatniego spotkania. Będziemy odrobinę mądrzejsi z perspektywy dwóch wydarzeń, a mianowicie z perspektywy publikacji danych dotyczących inflacji i z perspektywy ruchu ze strony Europejskiego Banku Centralnego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także tak wygląda kwestia kalendarza na najbliższy tydzień z perspektywy tych takich, wydaje się, najważniejszych wydarzeń, co do których teoretycznie możemy powiedzieć, że w 95% zostaną opublikowane. Z perspektywy odwołania jutrzejszego głosowania to jest jedna rzecz. Natomiast co jest jeszcze ciekawe, a mianowicie kwestie tego, że tak, przełożone jest to głosowanie w parlamencie, jeśli chodzi o Brexit, natomiast dzisiaj o godzinie 20, czyli za około 24 minuty, mamy wystąpienie Macrona, zobaczymy, jak tam żółte kamizelki. Euro, z tej perspektywy, euro tutaj na bazie chyba ogólnie negatywnego sentymentu, próbuję utworzyć coś na wzór dnia odwrotu. Zobaczymy, gdzie tu będzie kwestia zamknięcia na euro. Dobra, mamy kalendarz za sobą, wiemy, że nie ma jutro głosowania w parlamencie na temat Brexitu, wiemy, że Macron o 20. Zaczynamy od indeksów. Z perspektywy technologicznego indeksu Nasdaq parę słów na ten temat zdążyliśmy sobie w ciągu tych wcześniejszych sześciu spotkań powiedzieć. Przede wszystkim kwestia odrzucenia tego, co teoretycznie mogło być swojego rodzaju katalizatorem takim do tego, żebyśmy taką jazdę bez trzymanki do góry zobaczyli. Chodzi mi o tą pompkę związaną z G20, ocieplaniem stosunków na linii Stany Zjednoczone, Chiny, oczywiście to wszystko poszło z dymem, jak dobrze wiemy. Najgorzej z perspektywy wykresu wygląda ta kwestia na wykresie tygodniowym powrotu w zeszłym tygodniu do wnętrza tego kanału. Co więcej, ja to może rozrysuję, jest taki ciekawy układ bardzo w tej chwili się stworzył na wykresie tygodniowym, a mianowicie kwestia ostatnich trzech tygodni, tak, bo mieliśmy kwestię dołek, górka, wyższy dołek,
wyższa górka, tak? Czyli coś na wzór, że próbujemy zmieniać. Natomiast jest to ten układ, zresztą jest tutaj wyrysowana ta linia, jest to idealny układ do tego, żeby złamać to z przyspieszeniem. I teraz pierwsza rzecz jest taka, że złamaliśmy ten układ, a brakuje przyspieszenia. Ciekawostką w dniu dzisiejszym, jeśli chodzi o składniki technologicznego indeksu Nasdaq, była kwestia zachowania Apple'a na otwarciu, zwłaszcza z perspektywy obrotów. Posypało się mnóstwo, jakbyśmy mieli taką kumulację, jakby ktoś sobie specjalnie wybrał Apple'a, tak? Mieliśmy taką kumulację negatywnych informacji, między innymi kwestia związana z Qualcomm, może to i źle nawet wypowiedziałem, przepraszam, w każdym razie kwestia związana z kolejnymi firmami analitycznymi, które obniżają cenę docelową na Apple'u i mieliśmy taką kulminację, że ten Apple otworzył się tam w okolicach minus 2% przy bardzo, bardzo dużych obrotach, w tej chwili jest już chyba nawet na zielono. No i z tej perspektywy tutaj, wiemy dobrze, że sam Apple wystarczy, z tej perspektywy tutaj kończąc to zachowanie na wykresie tygodniowym, było idealnie, bo złamaliśmy, natomiast nie było przyspieszenia do spodu, tak? I to przyspieszenie do spodu, to co ja sobie wyobrażałem, to była kwestia 6300, 6200 z perspektywy technologicznego indeksu Nasdaq. Natomiast tutaj jest próba wyciągania za uszy. I teraz oczywiście jest to wykres tygodniowy, sporo będzie zależało tak naprawdę od tego, gdzie będziemy w piątek, trochę więcej będziemy mogli sobie z perspektywy tego wykresu powiedzieć na przykład w czwartek, tak? Natomiast nie wykluczałbym tutaj układu, że to, co widzimy w chwili obecnej, dzisiaj, ewentualnie jutro, środa, to jakaś próba dramatycznego podbicia na Nasdaqu, natomiast końcówka tygodnia mogłaby się w ten sposób zakończyć. Tu wszystko idzie rozgrywka o tą linię i niedźwiedzie teoretycznie, ewentualnie utrzymując w grze tą linię, czyli doprowadzając do zamknięcia na wykresie tygodniowym pod tą linią, tak naprawdę otwierają sobie drogę do tego, o czym żeśmy sobie przed chwilą wspomnieli, okolice 6300, 6200 i tak naprawdę biorąc pod uwagę maksy, ok, 7700, spadek 1500 punktów, 20%, czyli ocieramy się o ewentualnie rynek niedźwiedzia, no i z tej perspektywy magiczną różdżką, a być może kolejna fala zmasowanej interwencji, o tym też żeśmy sobie rozmawiali, być może kolejna fala zmasowanej interwencji w postaci wycofującego się Fedu, bo tutaj już wiele gwiazd na niebie wskazuje na to, że będzie to wyglądało odrobinę inaczej niż jeszcze ze dwa tygodnie temu wszyscy dookoła przedstawiciele Fedu mówili. I teoretycznie rzecz biorąc, ewentualne w ramach spiskowej teorii dziejów otarcie się o 20%, no i próba tutaj przy tych minimach, nie wiem, czy fałką odjazd, czy kwestia mimo wszystko jakiejś konsolidacji, no mówi się też w ramach, w cudzysłowie, propagandy o tym, że najsłabszy okres, jeśli chodzi o Chiny, prawdopodobnie przypadnie na pierwszy kwartał, może przełom pierwszego i drugiego kwartału, gdzie powinno się zacząć to teoretycznie stabilizować i być może w zależności od poziomów, na których będziemy, ewentualna próba odreagowania, nie mówiąc tutaj o jakichś nowych maksach póki co, mogłaby teoretycznie mieć miejsce. Zobaczmy sobie ten technologiczny Nasdaq z perspektywy niższego horyzontu czasowego. Zejdźmy w takim razie na wykres dzienny. Okay. Z perspektywy wykresu dziennego, tu byśmy pewnie musieli poprawić tą linię, z perspektywy, my ją zostawimy tylko na tygodniowym. Okay. Z perspektywy wykresu dziennego, to co jest istotne, to kwestia i tego tutaj teoretycznie w ramach tego spadku tutaj, tak, czyli miejsce ostatniej słabości, teoretycznie jakiegoś podbicia można się było spodziewać. Wydawało się, że ta kwestia z czwartku tego wyciągania, chociaż
To nie był idealny dolny dzień. Wydawało się, że ta kwestia z czwartku, po czym w piątek próba, właściwie nie próba, tylko udany atak na ten dolny cień. I w dniu dzisiejszym tak naprawdę te kwestie czwartek, piątek, jeśli chodzi o te minima, tutaj z perspektywy wykresu dziennego, a jeśli chodzi o ewentualne szanse, o przedłużenie nadziei na to, że być może, jeśli to nie będzie rajd Świętego Mikołaja, to być może będzie cokolwiek pod choinkę, jeśli można się tak wyrazić, teoretycznie mogłoby mieć miejsce. W związku z czym jedna i druga strona ma w dniu dzisiejszym interes, jeśli chodzi o kwestie związane, tak jak wspomniałem, czwartkowe minima, piątkowe zamknięcie, to taka linia na piasku dzisiaj, o której według mnie warto pamiętać. Jeśli teoretycznie udałoby się bykom w okolicach godziny 22 czasu polskiego być nad tymi poziomami, a to kwestie ewentualnie w dniu jutrzejszym od razu próby budowania dolnego swingu, czyli być może teoretyzujemy, wizualizujemy, taka jest kwestia zamknięcia wykresu dziennego, ok? Azja być może to chłodzi, robimy tu na dole dolny swing i z dolnym cieniem, bardzo podobnie jak to wygląda w chwili obecnej, próbujemy zyskiwać na wartości na rynku kasowym. Bardzo fajnie to zostało w dniu dzisiejszym zrobione z perspektywy Amerykanów. Totalnie odpuścili u nich początek, a w Europie moment zamknięcia, tak, kiedy wszystko co złe, jeśli chodzi o Europę, na ten rynek spłynęło łącznie z Teresą May, albo przede wszystkim związane z Teresą May. Spadki w Europie dobrze powyżej 1,5%. Natomiast teraz Amerykanie sami dyktują warunki, są sami na rynku, mamy drugą część sesji już po tej przerwie obiadowej u nich, a w związku z czym jest szansa na to, żeby próbować to wyciągnąć. I ewentualnie tego typu scenariusz w przypadku pozytywnego zamknięcia. W przypadku ewentualnie zamknięcia, mimo wszystko zejścia i zamknięcia pod minimami czwartkowymi, być może nawet pod minimami związanymi z tym, co widzieliśmy w piątek, rzeczywiście byłoby tu znowu kwestia górnego cienia, czyli znowu przewagi podaży i być może kwestie, o których żeśmy sobie też przed chwilą wcześniej rozmawiali, próby kontynuacji ataku z perspektywy wykresu dziennego. Tutaj idealnie kwestia jakiejś trójki, tak? I teraz ja co prawda preferuję linie w poziomie niż linie dynamiczne, natomiast już sobie zwizualizujemy to, o czym ja myślę, czyli ewentualnie negatywne domknięcie to prawdopodobne przegrupowanie handlujących na wzrost wartości na Nasdaqu, doprowadzenie do sytuacji bardzo podobnej do tej, z którą mieliśmy do czynienia w poniedziałek po G20, kiedy mieliśmy Azja, Europa, wow, euforia. Już teraz nie zostaje nam nic jak jazda do góry, Amerykanie przyszli, załatwili to po swojemu. I teraz w tej kwestii, jeśli ten plan pierwotny z zamknięciem dzisiaj wyższym by nie wypalił, czyli w dalszym ciągu przewaga po stronie sprzedających, bo powiedzmy, że domykamy poniżej tych minimów, o których wspomniałem z zeszłego tygodnia, no to ewentualnie wprowadzenie takiej presji na rynek, może nawet wręcz odrobiny paniki, bo mówimy tutaj o spadku w kierunku 6200, to dolne ograniczenie, czyli z obecnych poziomów to byłoby w okolicach nawet 6300, 6200, to byłoby nawet 400 punktów, czyli no byłby to swojego rodzaju element paniki. Na zasadzie to, o czym wspomniałem, tu była 1, 2, nadbita trójka, to ja o tym, żeśmy sobie w ten poniedziałek nawet po tym G20 rozmawiali, że hola, hola, to trzeba zobaczyć, gdzie tu będzie zamknięcie i tutaj akurat z tej perspektywy wszystko się ułożyło po stronie niedźwiedzi wręcz książkowo, no to teraz, jeśli ten scenariusz pierwszy nie wypali, to ten drugi scenariusz, 1, 2, trójka, tylko nie chcecie, czy nie chcemy zobaczyć trójki na zasadzie idealnego dojazdu z odbiciem, bo to będzie działało jak magnes i będzie trzeba jeszcze sprawdzić się z tymi poziomami. To, co ewentualnie w przypadku tutaj porażki w dniu dzisiejszym, w dniu jutrzejszym na tych poziomach, to co byki będą chciały ewentualnie zrobić po przegrupowaniu, wpuścić tutaj niedźwiedzi, pozwolić im delikatnie, tak samo jak to miało miejsce po G20, nadbić doły tego kanału i na zasadzie pułapki
tak żeby to ewentualny częściowy ruch do góry napędzały również same niedźwiedzie swoją ucieczką z krótkich pozycji, tak? No bo jak uciekamy z krótkich, no to robimy przeciwną rzecz, czyli kupujemy. Czyli tutaj to by stąd jakby generalnie rzecz biorąc to, co, o czym ja zawsze czy bardzo często powtarzam w przypadku na przykład trójki tutaj, co ja bym chciał zobaczyć. Bardzo podobnie, jeśli zawiedzie plan na obecnych poziomach, tu to z nadbiciem dołu i dopiero z zanegowaniem próba wyjścia do góry, zwłaszcza, że wtedy można sobie puścić wodze fantazji, wyrysować jakąś flagę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak by to mogło teoretycznie z perspektywy Nasdaqa wyglądać. Zobaczmy sobie kwestie związane z pozostałymi indeksami amerykańskimi. W takim lekko telegraficznym skrócie, żebyśmy nie ugrzęźli z czasem. Kwestia DJ-a z perspektywy wykresu tygodniowego. Jest trochę przestrzeni, gdyby się ktoś uparł, jest trochę przestrzeni, żeby spróbować docisnąć DJ-a. Gdzie my byśmy mogli tego DJ-a dociskać i gdzie byśmy mogli go widzieć, a mianowicie te kwestie, które tutaj już były testowane, tak? Czyli ten ewentualny popyt, który tu miał miejsce teoretycznie do przetestowania, zwłaszcza, że z perspektywy wykresu tygodniowego, oczywiście to by była kwestia sprawdzenia bardziej po rynku, czy to miało miejsce na rynku kasowym, czy nie. W każdym bądź razie póki co rynek próbuje honorować ten popyt, który nas tutaj na te maksy wyprowadzał, chociaż to podbicie pozostawało wiele do życzenia. Na razie okolice 24 tysięcy póki co są honorowane. Może to między innymi wynikać z tego prostego podejścia 1:1, ok, z nadbitymi stopami. Natomiast no, problemem jest rozpiętość całego zeszłego tygodnia, ok, czyli tak naprawdę kwestia ewentualnej konsolidacji na przestrzeni 80% teoretycznie, jeśli tutaj byśmy uklepali dno, mogłaby mieć miejsce. Tutaj jeszcze o kwestiach związanych z nowymi szczytami ciężko byłoby mówić, zwłaszcza, że oczywiście to będzie odbywało się w czasie, to się nie wydarzy jutro i pojutrze. Dlaczego najlepszą opcją jest tutaj kwestia próby skonsolidowania tego rynku? Mianowicie z perspektywy niedźwiedzi w pewnym momencie, na przykład na początku 2019 roku, tak? W związku z tym Fed odpuszcza, może rzeczywiście tam w Chinach się trochę poprawi, próba podbicia, która teoretycznie może trafić na kwestie tak zwanych złamanych swingów, kwestie tak zwanego over-under i tak naprawdę bardzo jestem ciekaw tej podaży w okolicach 26 700 na DJ-u, okay? W związku z czym myślę, że lepiej z perspektywy handlujących na wzrost wartości na spokojnie wyciszyć rynek, spróbować to skonsolidować, a wszystko rozstrzygnie się pewnie w pierwszym czy drugim kwartale 2019 roku przy ewentualnej próbie powrotu na te poziomy, o których wspomniałem, w okolicach 26 700 z perspektywy DJ-a. Jeśli chodzi o wykres dzienny, to oczywiście mamy szansę, bardzo podobnie jak to wyglądało przed chwilą na tygodniowym, tyle tylko, że na tygodniowym będzie nam potrzeba stwierdzić to w piątek, tu być może, że szybciej będzie szansa na stwierdzenie. A mianowicie kwestia klasyki związanej ze stop lossami, ile się da, to tyle trzeba wybić, natomiast bardzo podobnie jak na Nasdaqu, kwestia
tego, jak my będziemy wyglądali z perspektywy końcówki dnia, jak my będziemy wyglądali o 22, bo to, czego na pewno, do czego na pewno nie chcą dopuścić niedźwiedzie, ani na jednym, ani na drugim, skoro już tu jesteśmy, dlaczego szybko nie dociskać do spodu, także na pewno niedźwiedzie nie chcą dopuścić do zamknięcia powyżej tych poziomów, tak, no bo to teoretycznie otwierałoby drogę do tego, co widzieliśmy środa, czwartek, piątek, czyli przynajmniej próba powrotu w okolice 25-130 na bazie tutaj wykresu, którym dysponujemy. Zejście. Utrzymanie poniżej tych poziomów, o których tutaj sobie mówimy, które są w tej chwili testowane, poziomy, na których trwa ta walka, zamknięcie poniżej, generalnie rzecz biorąc, to mamy już zrobione, tak? Otwiera drogę do tych minimów i znowu bardzo podobnie, jak to teoretycznie ma miejsce w przypadku NASDAQ-u, gdzieś tam otarcie się o rynek niedźwiedzia. Natomiast najlepsze, co według mnie w tej kwestii mogą zrobić handlujący na wzrost wartości, to próba doprowadzenia do rozpoczęcia budowy konsolidacji. Jesteśmy w miejscu, gdzie jedna i druga strona walczą o swój interes, bo niedźwiedzie mają jeszcze trochę przestrzeni, żeby spróbować złapać byki, te najsłabsze, i docisnąć. Natomiast handlujący na wzrost wartości chcą złapać najsłabsze shorty i przynajmniej przetestować kwestie związane z wydarzeniami, jeśli chodzi o piątek, czwartek i środę z zeszłego tygodnia. Jak widać, walka idzie mniej więcej, przynajmniej póki co, o ten sam dystans. Okay. Bardzo podobnie wygląda to z perspektywy S&P. Praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że tutaj te doły przypominają to, o czym mówiliśmy przed chwilą z perspektywy DJ-a. Okay. Co jest istotną kwestią? Popatrzmy na miejsca, gdzie ten rynek tutaj najczęściej reagował i wiemy teoretycznie to samo, co na DJ-u. Z maksy związane z piątkiem, czwartkiem i środą jako dość istotne z tej perspektywy. W szerszej perspektywie tutaj moglibyśmy mówić, bazując na tym, co widzimy na S&P, okay, na takiej szerszej konsolidacji w zakresie 2620, 2820, podobnie jak na DJ-u, znowu mówimy o 10%. I z perspektywy byków próba wyciszenia najpierw rynku, wprowadzenia go w taką konsolidację i później takimi malutkimi świeczkami, jak to miało miejsce wielokrotnie przy wzrostach, okay, próba płaczemy, płacimy, idziemy wyżej, płaczemy, płacimy, idziemy wyżej, później przychodzą niedźwiedzie i robią w ten sposób, tak? No bo zobaczmy, że zmienność nam się zwiększyła w momencie, kiedy do głosu zaczęły dochodzić na rynku niedźwiedzie, tak? Czyli te najlepsze dni z perspektywy zwiększonej zmienności w wielu wypadkach na początku były na czerwono, tak? Później w momencie, kiedy rynek się rozkołysał, ta zmienność była większa, no to również i zielone świeczki zaczęły dorównywać czerwonym, tak? Trochę inaczej to wygląda u nas na wykresie, ale myślę, że generalnie rzecz biorąc wiadomo, o co chodzi. Teraz z perspektywy wydarzeń za oceanem. Rzućmy okiem tylko na jeden indeks w Europie i to jest kwestia niemieckiego DAX-a i to jest kwestia głowy z ramionami bardzo nieforemnej, o której żeśmy sobie rozmawiali i to są kwestie, że tutaj mimo wszystko trochę przestrzeni zostało na DAX-ie. Jak popatrzymy na to, dokąd możemy dojechać, to my żeśmy sobie rozmawiali tutaj o potencjalnym popycie no, w okolicach 10 300 do okrągłego poziomu 10 000. Wydaje się, że zwłaszcza z psychologicznego punktu widzenia 10 000 teoretycznie może działać na wyobraźnię inwestorów. Tutaj z perspektywy wykresu tygodniowego, z perspektywy wykresu dziennego. W chwili obecnej miejsce, które jest przez DAX-a testowane, pod
potencjalna konsolidacja, z której wychodziliśmy tutaj górą, okay? W związku z czym próby podbicia teoretycznie na tych poziomach mogą mieć miejsce, natomiast ja bym sobie tą konsolidację rozbił. Jak ja bym sobie mógł rozbić tą konsolidację? Zaraz, moment. Ściągnąłbym tło, rozszerzyłbym to, wróciłbym sobie do tej konsolidacji i z perspektywy tutaj, jaki to był dzień, z perspektywy zachowania z 9 listopada 2016 roku, okay? Ta taka dość spora zmienność, którą mieliśmy do czynienia w tym dniu, okay? Na to bym zwrócił uwagę i na sytuację, z którą mieliśmy do czynienia przed, okay? I nigdy te poziomy nie były testowane i to jest, są okolice 10-170, czyli bardzo, bardzo blisko, bardzo blisko poziomów, o których rozmawialiśmy jako ewentualny cel wynikający z głowy z ramionami, zwłaszcza, że można byłoby założyć, że jest jakaś pula stop lossów, czy może być pula stop lossów na tych poziomach i tutaj gdybyśmy chcieli sięgnąć 10400, to kwestie tych złamanych swingów w okolicach 10200-10170 teoretycznie mogłyby mieć miejsca. Dobrze wiemy, że jak DAX zaczyna przyspieszać, to teoretycznie rzecz biorąc nie ma zmiły się. Ok, tak to wygląda z perspektywy indeksów. Kwestia, że indeksom teoretycznie mogłyby pomóc wzrastające ceny ropy na zasadzie przełożenia na przykład na spółki energetyczne wchodzące w skład DJ-a czy S&P. Wielokrotnie było tak, że jak chciał ktoś ruszyć rynkiem, to ruszał najpierw rynkiem ropy, dopiero później były ruszane spółki energetyczne i jakoś ten indeks do góry człapał. Oczywiście mieliśmy kwestie związane ze spotkaniem OPEC w zeszłym tygodniu. W końcu jakby doszło do porozumienia, jeśli chodzi o, najpierw mówiło się, już było prawie, że potwierdzone, że tylko 800 tysięcy ograniczenia wydobycia, później chyba te 1 200 000 w końcu zostało klepnięte. Tam były problemy z Iranem. No idziemy, jesteśmy na tym rynku ropy z perspektywy wykresu tygodniowego. No, z perspektywy wykresu tygodniowego, jak patrzymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem tygodni, non-stop spadaliśmy. No i pytanie, czy to kwestie tego, co Trump sobie załatwił z Arabią Saudyjską przed wyborami, czy może jeszcze należałoby dołożyć tutaj, że ropa również chce nam powiedzieć dodatkową rzecz, że to tak kolorowo generalnie jeśli chodzi o globalną gospodarkę, to na ten moment już tak nie będzie, tak? Czyli że gdzieś tam szykuje nam się to, generalnie rzecz biorąc, jeśli możemy tak powiedzieć, globalne ochłodzenie. W związku z tym, z perspektywy wykresu tygodniowego na rynku ropy w chwili obecnej, patrząc tylko i wyłącznie po wykresie, gdzie jesteśmy, zatrzymaliśmy się idealnie w miejscu, w którym jakiegoś popytu można się było teoretycznie spodziewać, bazując na potencjalnym popycie, potencjalnej podaży. Okay? Teoretycznie próbujemy podbijać, natomiast no, chcąc nie chcąc, tak? Po takim spadku no, niewiele, przynajmniej na ten moment, można się spodziewać. Jeśli już, to albo kwestia związana z próbą uspokojenia, wyciszenia rynku na obecnych poziomach, okay, i próba ewentualnie podbijania rynku, zwłaszcza, że Putin powiedział, że 60 dla niego jest ok na ropie, co niektórzy już zaczęli mówić, że to i tak nie fair cena. To tego typu układ, zwłaszcza w międzyczasie z próbą być może nawet nadbicia tych minimów, tak? Czyli nawet może tu jeszcze jakiegoś dziubnięcia takiego i dopiero powrotu na wyższe poziomy. Z czym mieliśmy do czynienia w zeszłym tygodniu? W zeszłym tygodniu na razie domknęliśmy pierwszą lukę, tak? Tego typu luk
tutaj na tym rynku ropy, w związku z tym spadkiem, będzie dość sporo, w związku z czym każda próba podbicia, jeśli będziemy w miarę potrafili ogarnąć odpowiednie poziomy, będzie się wiązała z próbą kontry ze strony podaży. Kolejne miejsce, kolejna luka powiązana jest z potencjalną strefą popytową, która za pierwszym razem, jak była testowana, zadziałała. Okay. No i to jest ta luka. Okay. Później kolejna kwestia kolejnej strefy połączona z kolejną luką. No wszystko generalnie rzecz biorąc na rynku ropy układa się w miarę, z perspektywy wykresu tygodniowego jest w miarę widoczny. Jeszcze raz, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu jesteśmy, potencjalna strefa popytowa, natomiast najlepsze rozwiązanie to próba wyciszenia z perspektywy byków. Być może poddanie stopami, dalej próba stonowania i próba podbicia, próba domykania tych luk, o których sobie powiedzieliśmy. Natomiast z perspektywy sprzedających, prawdopodobnie ani na moment, biorąc pod uwagę jakość tego spadku, ani na moment nie będą chcieli odpuścić, w związku z czym, co może być teoretycznie kolejnym przystankiem, jeśli ta strefa zostanie wybita, to teoretycznie, patrząc na zachowanie ropy, to co widzimy wszystko po lewej stronie, moglibyśmy mówić o okolicach 45 i 40, czyli same psychologiczne poziomy na ten moment zaokrąglone, tak wydaje się, że moglibyśmy do tego podchodzić. API w dniu jutrzejszym, w środę oficjalne dane dotyczące zapasów ropy, tak to wygląda z perspektywy tygodniowego wykresu. Z perspektywy wykresu dziennego, w którym miejscu my jesteśmy? Tutaj podobnie, jakby nadzwyczajnych zmian niespecjalnie można się spodziewać. Popatrzmy sobie na zachowanie, który to był, na zachowanie w okolicach połowy listopada, ok, łącznie z tym górnym cieniem. Tutaj wiemy, że z tygodniowego domknęliśmy pierwszą lukę. Jak sobie popatrzymy teraz na zachowanie, z którym mieliśmy do czynienia, nawet gdybyśmy tutaj próbowali jakiś 1:1, to i tak nam prawdopodobnie w tej chwili tu już braknie. I tak jest. W każdym razie okolice 57 mają szansę powyżej obecnych maksów, tak? Powyżej, gdyby się udało, bo tutaj, żeby była jasność. Czekajcie, ja może trochę skrótami. Natomiast te okolice 54, gdzie przed OPEC-iem z góry każdą podbitkę bardzo fajnie tutaj widać tymi górnymi cieniami, żeby były wkładane, to oczywiście to jest pierwsze miejsce podażowe. I dopiero mówię, że 57 po ewentualnym wyjściu i zamknięciu powyżej 54. Na ten moment 54 tutaj można powiedzieć, że rezydują sprzedający. No i plan na najbliższe 48 godzin, czyli na dane API i później na dane EEA, to jest kwestia docisku tych ostatnich minimów. No i tutaj teoretycznie, bo to się bardzo fajnie mówi, później jak sobie obserwujemy, to już tak nie do końca, to jest nie za każdym razem to się wydaje takie proste, bo to może brzmieć, że to jest proste, zwłaszcza jak powiemy sobie o krzywej MC z perspektywy historii, tak, no to fajnie to wyglądało, ja wam mogę powiedzieć, że bardzo fajnie się randuje krzywą MK, tylko największy problem jest w momencie, kiedy takie rzeczy są rysowane na żywo, a to są te momenty, które nas najbardziej interesują, bo my o tym nie chcemy już słyszeć 4 godziny później z CNBC, tylko musimy spróbować wykorzystać te rzeczy, które się dzieją. W związku z czym, gdyby rzeczywiście tego typu układ miał miejsce, w przypadku publikacji danych, bo tutaj no, mogą być dane takim katalizatorem na rynku ropy, to z tej perspektywy można byłoby spróbować popatrzeć. Na ten moment to są zakresy, kwestia ewentualnie odrzucenia góry to próba podejścia pod shorty, kwestia odrzucenia dołu, próba podejścia pod longi. Gdyby rynek podjął decyzję o squeeze, to jest co squeezeować, tak? Gdyby ci wszyscy sprzedający podjęli decyzję o realizacji zysków związanych z końcem roku, to te poziomy moglibyśmy sobie odmierzyć. Pewnie byśmy poszukali tych stop lossów powyżej 57, zwłaszcza, że Putin powiedział, że 60 mu pasuje, a 60 to jest ta strefa
podażowa. Wynikająca z dziennego. Teoretycznie powinien tu rezydować popyt. Były przymiarki pod retest. W związku z czym można założyć, że jest tu jakaś ewentualnie kwestia stop lossów związanych z krótkimi pozycjami. Tak to wygląda z perspektywy rynku ropy, jeśli chodzi o wykres dzienny. Przejdźmy sobie do złota. W przypadku rynku złota kwestie z lawiną, prawdopodobną lawiną podażową między 12,40 a 12,60, o tym żeśmy sobie mówili. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chcielibyśmy się posłużyć spiskową teorią dziejów, pewnie dużo wyżej na tym złocie nie będziemy, w związku z tym, że wszystkie banki centralne muszą większość zapasów uzupełnić, najlepiej będą chciały to zrobić po jak najniższej cenie, a w związku z tym, że pusto w skarbcach, no to wydaje się, że tutaj używając papierowego złota w postaci na przykład kontraktów terminowych spróbują to złoto na tych poziomach przytrzymać, zwłaszcza, że przecież złoto miało kilka okazji do tego, biorąc pod uwagę spadki na przykład na rynku akcji, biorąc pod uwagę ten negatywny sentyment, gdzie teoretycznie złoto mówiło się o tym, że safe haven, no praktycznie rzecz biorąc tak naprawdę z niczym takim na rynku złota nie można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia. I generalnie rzecz biorąc, wychodząc z perspektywy kresu tygodniowego, to jest ta ściana podażowa, o której mówię. No, nawet tutaj nie, myślę, że nie sięgnie. No. Może i nawet pod 12,70, między 12,40 a 12, nawet pod 12,70 by nam podchodziła na tygodniowym. Także $30 dość potężnej strefy, gdzie teoretycznie rzecz biorąc można powiedzieć, że mimo wszystko, pomimo tych prób w ostatnich tygodniach, tak, i raz nadbiliśmy, zeszły tydzień całkiem nieźle tutaj spróbowaliśmy domknąć, natomiast no dzisiaj znowu próba odrzucania, zwłaszcza jeśli zejdziemy poniżej tego nadbitego maksa tutaj, no mogą się kłopoty na rynku złota pojawić z perspektywy ewentualnie, w zależności od tego, kto co rysuje, możemy mówić tutaj o tym, że jesteśmy blisko gdzieś, może jeszcze jedno nadbicie i ewentualnie próba spadku. I teraz generalnie rzecz biorąc, jeśli rzeczywiście ta niebieska strefa z tygodniowego zadziała jako no ta strefa nie do przejścia dla handlujących na wzrost wartości na rynku złota, to wydaje się, że te minima będą w grze, zwłaszcza, że były już raz testowane, w związku z czym istniałoby prawdopodobieństwo ich nadbicia, próba poszukania tych stop lossów otwiera drogę w kierunku okrągłego poziomu 1000. Okay. No i tutaj z perspektywy średniego czy długiego terminu, dopóki jesteśmy pod niebieską belką, z tego typu rozwiązaniami, no jakby trzeba je mieć z tyłu głowy według mnie, natomiast wyjście, domknięcie tygodnia powyżej niebieskiej belki, prawdopodobnie stopy powyżej 1360 mogłyby być brane pod uwagę. Mogłoby teoretycznie dojść do być może w średnim terminie zmiany kierunku na rynku złota na zasadzie wybicie tutaj tych poziomów na 1360-1370, retest tej niebieskiej belki i próba ewentualnie kontynuacji tego typu zachowanie mogłoby otworzyć drogę w kierunku 1500 na rynku złota z perspektywy średniego czy długiego terminu. Zobaczmy sobie, jak to wygląda z perspektywy wykresu dziennego. Jakby działa tak samo to, co żeśmy rozrysowali na tygodniowym, nawet tutaj wygląda to teoretycznie jeszcze lepiej. Sprawdźmy sobie i spróbujmy sobie zacieśnić kwestie związane z miejscem, w którym ewentualnie jesteśmy z perspektywy wykresu dziennego. Okay. To jest teoretycznie miejsce, z którego okej,
To jest teoretycznie miejsce, z którego startowaliśmy bez dolnych cieni. W związku z czym ta reakcja jest na w miarę logicznym poziomie na ten moment na rynku złota. I ewentualnie, w zależności od tego, co będzie miało miejsce w ciągu najbliższych kilku dni, tak jak mówię, nie wykluczyłbym próby jeszcze, jeśli sentyment w ramach tego, o czym rozmawialiśmy na indeksach, czyli próba dociskania mimo wszystko niżej, nie zdziwiłbym się, gdybyśmy, jak sobie spróbujemy zwizualizować, zobaczyli górny cień powyżej dzisiejszego maksa i powyżej piątku, domknięty mimo wszystko wewnątrz. No i to mógłby być układ pod ewentualnego shorta. Tak jak mówię, wyjście i zamknięcie powyżej 60, powyżej 70, kwestia stabilizacji mogłaby być przyczynkiem do kontynuacji w kierunku 1350-1360. Na ten moment wydaje się, że z pomocą banków centralnych odrobina przewagi po stronie sprzedających na rynku złota. I przechodzimy do rynku walutowego. Zaczynamy od Edka. W czwartek podczas naszego spotkania będziemy teoretycznie tylko mieli szansę być trochę bardziej mądrzejsi, bo będziemy, przypominam, po danych dotyczących inflacji po stronie konsumentów, będziemy po Europejskim Banku Centralnym już mieli nasze spotkanie, także przed nami będzie już tylko Fed i wtedy będziemy się mogli jeszcze bardziej skupić już tylko na jednym czynniku, który zostaje tutaj na rynku, czyli na Rezerwie Federalnej i jak będziemy mogli sobie rozrysować, zwizualizować potencjalne scenariusze, zarówno z perspektywy umocnienia dolara, jak i z perspektywy ewentualnego osłabienia dolara. Generalnie rzecz biorąc, trzeba przyznać, że w dniu dzisiejszym byki na dolarze stanęły na wysokości zadania. Znowu, podobnie jak to miało miejsce chyba ze 2 albo 3 tygodnie temu, ponownie to takie odrabianie strat w sytuacji, której wydawałoby się już w tej chwili nie do odrobienia, tak? Czyli jakby taka mocniejsza końcówka na euro-dolarze w piątek, tu jakieś stopy szarpnięte, ale zaraz zobaczycie, jakie poziomy żeśmy atakowali w dniu dzisiejszym, a co mieliśmy rozrysowane bodajże w ostatni czwartek, ale o tym zaraz. To, z czym mamy do czynienia na ten moment na Edku, kwestia tak zwanego możliwego dnia odwrotu. Nowe maksy i zamknięcie na nowych minimach, tak? Czyli nowe maksy w stosunku do piątku. Okay? Natomiast wygląda na to, że na ten moment, gdybyśmy kończyli, domykali dzień, no moglibyśmy mówić o tak zwanym teoretycznie dniu odwrotu, biorąc pod uwagę, że ostatnie 3 dni były wzrostowe. Kiedy ostatnim razem mieliśmy coś podobnego z perspektywy osłabienia euro, to był ten moment tutaj, ok, próba podbicia przyłożenia, ok. Kiedy mieliśmy jeszcze podobny dzień odwrotu? Trzeba było się chyba trochę dalej cofnąć. W każdym bądź razie, z tej perspektywy, jeśli popatrzymy na zachowanie z dnia dzisiejszego, co żeśmy zrobili? Mamy tutaj dwie linie, które rysowaliśmy w czwartek, a zaraz na intraday wykresie będzie jeszcze lepiej to widoczne. Co zrobiliśmy? Zrobiliśmy jeden z dwóch scenariuszy, o którym rozmawialiśmy bodajże w czwartek. A mianowicie kwestia albo tylko przetestowania, być może poszukania stop lossów związanych z tym swingiem, okay? Albo drugi plan zakładał nawet dojście w kierunku 14,70, dokończenie biznesu w tym rejonie. Tak? Nigdy nie jest tak, że wiemy, że na pewno ten poziom nam zadziała. W związku z czym gratulacje dla wszystkich, którzy tutaj w ramach tego nieudanego wyjścia powyżej piątkowych maksów zareagowali. To było bardzo podobne do tego, o czym my żeśmy rozmawiali w poniedziałek podczas jednego z pierwszych spotkań w tym miejscu. To nieudane wyjście miało miejsce we wtorek, czyli dzień później. Byliśmy w stanie powiedzieć sobie o tym, tak? Natomiast tu dzisiaj jedynie bazując na czwartkowym spotkaniu można było próbować obserwować Edka z tej strony. No ale to było, minęło, tak? Istotna jest sprawa, co może być dalej. To skoro my nadbiliśmy stopy związane z górnym swingiem,
jeśli mamy dzień obrotu, no to teoretycznie można się spodziewać, że próba tutaj dociskania na etku może mieć miejsce, tak? Bazując na tym, co widzimy. W związku z czym, jeśli wzięliśmy te stopy tutaj, no to prawdopodobnie, nawet próbując zmienić jakiś kierunek, byki na eurodolarze w momencie, w chwili obecnej, potrzebują jakiegoś logicznego przegrupowania i logiczne przegrupowanie, co można byłoby ewentualnie bronić, zobaczcie, odwrócimy o 180 stopni, dolny swing albo dolne dokończenie biznesu, ok? Nie podlega dyskusji jedna rzecz, że tutaj miotamy się trochę w ramach tak naprawdę ruchu bocznego, w związku z czym tych stopów, zwłaszcza z perspektywy intraday, trochę do góry, trochę na dół, teoretycznie może mieć miejsce. Zresztą to, jak wyglądamy na etku, jest też potwierdzone piątkowym zachowaniem po publikacji payrollsów. No, rynek nie do końca jeszcze jest tutaj zdecydowany ewentualnie na to, w którą stronę próbować iść. Teoretycznie jest w którymś momencie szansa na to, że z perspektywy, ja o tym mówiłem bodajże w zeszłym tygodniu, a już nie pamiętam, czy czwartek, czy poniedziałek, szansa na to, że biorąc pod uwagę, że wzrosty na eurodolarze mieliśmy tylko na początku roku, przez tam chyba 3 miesiące czy 4, później dolar zaczął dochodzić do głosu, w związku z czym ewentualna realizacja zysków teoretycznie będzie miała miejsce z czego? Z długich pozycji na dolarze, czyli ewentualnie gdzieś w którymś momencie, i nie wiem, czy to będzie Europejski Bank Centralny, tym takim good excuse, jak to mówią Amerykanie, dobrym powodem, czy to może Fed dopiero, natomiast to będzie moment, w którym jeszcze rynek musi mieć gdzieś tą jakąś płynność, tak? Musi mieć tą drugą stronę. I teoretycznie tego typu realizacja, w związku z czym jakaś próba podbicia na tym etku w którymś momencie może mieć miejsce. A ewentualna kontynuacja umocnienia dolara, na przykład po nowym roku. A dlaczego nie? Bo jak sobie wyobrazimy z perspektywy wykresu rocznego, w którym miejscu jesteśmy, jakbyśmy traktowali cały 2018 jako jedną świeczkę, no to otwarcie mieliśmy w okolicach 1,20, pojechaliśmy do góry 5 figur i potem już zaczęliśmy rysować ciemny korpus. I to, co widzimy w chwili obecnej, no to taką dość dobrze wyglądającą roczną świeczkę, lekko, czy no może nie lekko, dobrze z przewagą sprzedających, tak? Czego w przypadku próby głębszego spadku, czego będą broniły byki na eurodolarze? Wydaje się, że tak, trzy miejsca widzę takie na ten moment, a mianowicie kwestia tego dolnego swingu, czyli podobnej sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia tutaj, próba dokończenia biznesu w okolicach 12,80-12,60, czyli to, czego nie doczekaliśmy się tutaj, okay? No i później ewentualnie kwestia 1,12 i o tym sobie rozmawialiśmy, tu mamy taką żółtą linię, która w ramach tej strefy popytowej, która tutaj już raz zadziałała, okay? Być może, że rynek spróbowałby poszukać tych stop lossów, tak, a jeszcze na dobitkę, tak, a jeszcze jak się da, to weźmy trochę, i stąd zawracać, tak? I w ramach tej strefy wynikającej z wykresu dziennego zeszliśmy sobie na wykres intraday i w ramach żółtej linii zaznaczyliśmy sobie takie miejsce, które idealnie by tutaj wpasowywało się w ten scenariusz. To miejsce jest w okolicach 11,80, tak to wygląda na ten moment z perspektywy etka według mnie. Wojciech, nie wiem, czy jest Paweł z Forex Klubu, on najlepiej odpowie na to pytanie. Czy one są już dostępne, czy w pakiecie będą dostępne? Jak jesteś, Pawle, i mógłbyś Wojciechowi odpowiedzieć, będę wdzięczny. Okej, kwestia funta. Bardzo jestem ciekaw zachowania w dniu dzisiejszym po godzinie 23. Ja o tym
Tak mnie się wydaje, bo to już to nasze spotkanie, jeśli chodzi o organizację Forex Club, gdzie partnerem był Tikmil, mieliśmy rok temu, gdzie mieliśmy te takie warsztaty. Wydaje mi się, że ja o tym ewentualnie wspominałem. W każdym bądź razie, dlaczego mówię, że interesuje mnie dzisiaj wydarzenia na funcie między 23, a powiedzmy, tam chyba kontrakty ruszają, pierwsza 30 albo druga już, przepraszam, nie pamiętam teraz dokładnie, jak tam na funcie ruszają kontrakty. W każdym razie ta luka 3-godzinna bardzo mnie interesuje dzisiaj na funcie z perspektywy spotu. Czy my sięgniemy, a na przykład 24? Bardzo jestem ciekaw, ale to, żeby była jasność, to jest kwestia związana z swojego rodzaju występującą od czasu do czasu manipulacją. Zresztą popatrzcie, bodajże w zeszłym roku na spike na euro-dolarze w końcówce roku, o której godzinie on miał miejsce, popatrzcie na niektóre spajki na dolarze z jenem w dół, kiedy mieliśmy trend spadkowy na dolarze z jenem. Zobaczcie, kiedy takie przyciśnięcia miały miejsce. To jako zadanie domowe. W każdym bądź razie, proszę się tutaj tym przedziałem nie sugerować i przede wszystkim nie próbować gdzieś tutaj uskutecznić jakiegoś handlu, ewentualnie tylko i wyłącznie na koncie demonstracyjnym, tak zwany papierowy trading, bo w ogóle nie wiem, czy tego typu manipulacja może mieć miejsce, natomiast wiele czynników tutaj byłoby sprzyjających ku temu, żeby na spocie, nie mając kontraktu, nie mając niczego innego, żeby na spocie tutaj przyłożyć ewentualnie, a zrobić jakiś mały flash crash. Przede wszystkim bez dwóch zdań w związku z tymi wszystkimi wydarzeniami dotyczącymi Brexitu, w związku z tymi wszystkimi informacjami, które spłynęły na rynek w dniu dzisiejszym, fund znalazł się pod presją i przede wszystkim naruszył, wręcz znajduje się pod poziomami, które wyznaczyliśmy sobie z wykresu miesięcznego w okolicach między 26,50 a 25,80. Okay? No i to jest takie dość kluczowe tutaj z tej perspektywy, bo generalnie zamknięcie dnia w dniu dzisiejszym, jeśli jutro były tej sagi takiej czarnej, będziemy mieli związane z Brexitem ciąg dalszy, to rzeczywiście ta niebieska linia, najpierw wynikająca z wykresu tygodniowego, która znajduje się, gdzie ona się znajduje? ...23,50, a później kolejna z miesięcznego 22,40, okay, mają szansę działać jak ewentualnie jak magnes w przypadku funta. To, co się dzisiaj nie udało, a co było próbowane na funcie, to próba squeeze'u. I był moment, i to jest widoczne na tym górnym cieniem, zresztą był moment na bazie wykorzystania przez algo newsa, będzie lepiej widoczne z perspektywy intraday. Na pewno zwróciliście uwagę, to było to podbicie tutaj na funcie. Ono było na bazie jakiegoś newsa, po czym teoretycznie było już tylko niżej. Co jest ciekawe, na co warto zwrócić uwagę, a mianowicie kwestia reakcji na jednym i drugim poziomie w ramach całej tej strefy, o której mówiliśmy sobie w czwartek w przypadku funta. Po przełamaniu, tu jeszcze akurat z dość długim górnym cieniem, który testował ten popyt jako podaż, natomiast tu już było idealnie w punkt, także nie mówię, że tutaj idealnie dałoby się wejść w te krótkie pozycje w tym miejscu, bo byłby to, można powiedzieć, odrobinę lekki hardcore na zasadzie tego popytu, który mógł teoretycznie mieć miejsce tutaj. Natomiast już później ta strefa popytowa od razu została przetestowana i 25,80 również. Tu jest jedna charakterystyczna rzecz, która coraz częściej na rynku się powtarza, a o której nie chciałbym powiedzieć, że często mówię, ale od czasu do czasu wspominam. Jest wiele osób, które są na rynkach niedługo i generalnie rzecz biorąc, no w dalszym ciągu według mnie same świeczki są popularne, tak? Jest problem w tym, że wiele osób, które rozpoczyna swoją przygodę, a mówię o tym na bazie własnego doświadczenia, to tutaj ani nie zadzieram nosa, ani nie próbuję się mędrkować, tylko wiem, jak to było ze mną, tak? Że jest to takie czasami zafiksowanie na jedną świeczkę,
I najlepszym przykładem w dniu dzisiejszym była ta prowzrostowa teoretycznie świeczka z fajnym dolnym cieniem. Wszystko fajnie, tylko w nielogicznym miejscu kompletnie, tak? I tego typu przykładów w ostatnim czasie mnoży, ja przynajmniej, być może jakoś specjalnie zacząłem zwracać uwagę, w każdym razie ja widziałem dzisiaj tą świeczkę i sam do siebie mówiłem, to nie jest świeczka popytowa, tak? Gdyby tego typu świeczka domykała się na przykład powyżej tego poziomu po przejściu i no, wyglądałaby zupełnie inaczej, ale to tak na marginesie uzupełnienia warsztatów z poprzedniego roku. W każdym razie funt nie wygląda dobrze. Gdzie teoretycznie możemy się spodziewać podaży? No bo o popycie na razie ciężko mówić. A pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, boję się, że zrobią to podczas sesji azjatyckiej, a że kiedyś trzeba spać, to po prostu tego nie wykorzystam. A mianowicie być może, że jeśli nie będzie takiego gdzieś chodzi mi z tyłu głowy spike w dół w ramach tego przedziału czasowego, ale jeśli wszystko się odbędzie normalnie, chodzi mi po głowie jeden do jednego domknięcie luki, te dolne cienie tutaj i ewentualna kontynuacja. Mam nadzieję, że w chwili obecnej to, co widzimy, jest kwestią próby wyciszenia rynku, że niespecjalnie, chociaż ciężko być takim optymistą, że niespecjalnie dużo niżej zejdziemy, że być może kwestia tutaj jakiegoś próby budowy dolnego swingu, okay, że Azja może się jakoś tam spróbuje sflagować, jeśli mogę tak powiedzieć, no i tą podaż tutaj wynikającą chociażby z tej świecy, a jutro w okolicach otwarcia w Londynie przetestujemy jakieś nadbicie na 5 minutówkach, jakaś głowa z ramionami na czubku tej flagi i niższe poziomy. Takie byłoby teoretycznie na ten moment moje podejście, taki byłby mój plan na funta z dolarem, ewentualnie na jutro. Arek, ale na walutowych też? Bo czy kontrakt na indeksy i tak dalej, to ja wiem. Natomiast DX na pewno nie startuje o 12 w nocy. Znaczy 99% indeks dolarowy nie startuje o północy. A tutaj mi chodzi o te kontrakty na... Dzięki Piotrze. I o tym mówię. Tam jest 3 godziny okna, i które jest bardzo często wykorzystywane na samym spocie. Anyway, już po czasie, a my jeszcze w polu. Dolar z jenem na koniec. Dolar z jenem na koniec. Z perspektywy wyższego horyzontu czasowego, my o tym rozmawialiśmy chyba podczas jednego z początkowych spotkań, zwłaszcza, że mamy tutaj taką belkę propodażową, w ramach której praktycznie rzecz biorąc, od okolic chyba lutego, tak pod tą belką, nawet z nadbiciem do spodu i teraz w końcówce roku próbą powrotu. Generalnie rzecz biorąc, z perspektywy otwarcia roku, ok, no to wyglądamy na ten moment górny cień, początek korpusu, gdybyśmy zamykali rok, to jest korpus, no i to jest dolny cień, okay? Czyli generalnie rzecz biorąc, dobrze, 2 lata wziąłem, przepraszam, my jesteśmy, wiedziałem, że mi się coś nie zgadza, 3, 4, 5, 6, 7, tak jest, my jesteśmy w okolicach otwarcia. Nie zgadzał mi się korpus. To, o co walczymy w momencie, kiedy
we wrześniu udało się wrócić powyżej poziomów, to będzie istotne, to wcześniej nie było tak istotne, jak będzie istotne w ciągu najbliższego tygodnia czy dwóch tygodni z perspektywy czy inflacji, czy w przyszłym tygodniu Fedu i końcówki roku. Po tym, jak we wrześniu udało się wyjść i zamknąć powyżej poziomu związanego z otwarciem roku, tutaj jest istota w tym miesiącu, jak to będzie wyglądało z perspektywy tego dolnego cienia, perspektywy sentymentu, jeśli chodzi o dolara z jenem. Z perspektywy wykresu tygodniowego, wracamy na tygodniowy, bo to jest w takim razie cały 2017 jeszcze. W każdym bądź razie, my jesteśmy w ramach tej potencjalnej strefy podażowej, o której sobie przed chwilą rozmawialiśmy. I w zależności od tego, czy to będzie kwestia pogorszenia sentymentu, w związku z czym jen będzie traktowany jako bezpieczna przystań, czy to może będzie kwestia osłabienia dolara z perspektywy wycofania się przez Fed, jeśli chodzi o te wszystkie... Jezus. Kropki fedowskie, tak? Bo dzisiaj na rynek trafiła notatka Goldmana, że w zależności od tego, jak to będzie wyglądało podczas najbliższego spotkania Rezerwy Federalnej, na ten moment Goldman, według Goldmana, jeśli chodzi o grudzień, to podwyżka w 90%, natomiast na marzec już tak hola hola poniżej 50%. Rynek sam w sobie, pomijając Goldmana, wycenia jeszcze mniejsze ujęcie procentowe, natomiast Tudor Jones w dniu dzisiejszym na CNBC, według niego Fed ostatni raz podniesie stopy procentowe w grudniu i to będzie ostatni raz na dłuższy okres, tak? No każdy może mieć swoje opinie, w każdym bądź razie to, o czym żeśmy sobie mówili, obecne poziomy sprzyjają szukającym rozwiązania z krótkiej strony rynku na dolarze z jenem. Być może żółta linia wynikająca z wykresu intraday bliżej poziomu 113,80-114, zwłaszcza że z perspektywy, ja to sobie robiłem dzisiaj wykresu dziennego intraday, szukałem sobie rozwiązania, zwłaszcza na bazie tego, co widziałem w pewnym momencie w ciągu dnia, jak zaczęli tutaj sobie zyskiwać, tu pod longi mi się akurat nie udało wejść, zresztą ja longów na dolarze z jenem jakoś nie widziałem. Jak ja sobie rozrysowałem, że mi też wychodziły te poziomy, rozrysowałem sobie to, podwojonym kanałem, i mi wychodziło, mi nie wychodziło 114, mi wychodziło 113,50, mi wychodziła podstawa tej belki z dziennego. Widzicie zielony kolor tutaj? I to jest kwestia tego też, jak często intradayowo widzimy, na tym poziomie byliśmy. No i to ewentualnie próba wyjścia górą zanegowana. I tak sobie intradayowo ustawiam dolara z jenem. Myślę, że z perspektywy publikacji środowej, jeśli chodzi o inflację po stronie konsumentów, myślę, że z perspektywy, jak to będzie wyglądało o oczekiwania rynkowe co do Fedu, myślę, że to też kwestia obserwacji amerykańskich obligacji, kwestii związanych z rentowności, będą miały wpływ po nowym roku. Tutaj z perspektywy końcówki roku, z perspektywy może nie tyle sentymentu, co dopinania w ostatniej chwili tak zwanych swoich biznesów, tak, a przede wszystkim zapewne przynajmniej częściowej realizacji czy zysków, czy cięcia jakichś strat związanych z końcówką roku, a takie zachowanie rynkowe prawdziwe związane z sentymentem dopiero w styczniu, natomiast myślę, że jest w stanie Fed w tym roku wskazać kierunek na dolarze na najbliższe przynajmniej 3 miesiące, tak, czyli pierwszy kwartał 2019 roku. O tym będziemy sobie więcej mówili, przygotowując się pod Fed
już po tym, jak będziemy mieli dane o inflacji i po tym, jak będziemy widzieli, jak się rynek zachowuje, cóż też wymyślił sobie Super Mario Draghi w najbliższy czwartek podczas naszego ostatniego spotkania, na które już teraz serdecznie zapraszam. Tyle ode mnie w dniu dzisiejszym. Spokojnego wieczoru. Przede wszystkim nie dajcie się złapać w pułapkę. Jutro funt w centrum uwagi, w środę dolar w centrum uwagi, a w czwartek Europejski Bank Centralny, Super Mario Draghi, w związku z czym euro. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego, spokojnego wieczoru, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.